Dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani na kanale Karty na Miłość. Słuchajcie, czytanie inne. W zasadzie porozmawiamy o tarocie. Można też nazwać, że wiele z Was nauczy się coś z tego odcinka. Pomysł się wziął stąd, że na prywatnych czytaniach zadajecie pytania. I ostatnio pada dosyć często informacja, czy ja się nadaję? Czy ja mogę sobie kupić? Nawet jeden pan na naszej grupie Facebookowej chce sobie kupić, żeby sam sobie zadawać pytania, tak nie. Jakie karty kupić? I słuchajcie, i przyszła sobota. Jedna, druga, i tak się zastanawiałam, czy nagrać taki film, bo. W internecie możemy dużo przeczytać, możemy też z książek się dużo dowiedzieć, ale tak właśnie sobie pomyślałam, że dla wielu z Was taki odcinek będzie bardzo przydatny. Słuchajcie, od czego tutaj zacząć? Może właśnie od tego pytania, który ja dostaję od Was. Czy ja się nadaję? Każdy sobie zadaje takie pytanie. Czy mogę kłaść tarota? Czy mogę kłaść karty? Jeżeli czujesz, że oglądasz na YouTube, że chodzisz do wróżki, podobają Ci się te magiczne karty, Uwielbiasz je? Może masz już? Może kupiłaś? Przyglądasz? Oczywiście, wybór należy do każdego. Jeden lubi duże karty, jeden woli takie rozmiarowo do ręki. Inni patrzą też, kochani, na rewers, na dotyk, czy jest karta laminowana, czy jest sztywna, czy jest miękka, czy duży rozmiar, czy mały. Jeżeli bardzo Cię to interesuje, to znaczy, że cię ciągnie do tego. Ale to też nie, nie jest znak, kochani, że od razu musisz być tarocistą. Może być, kochani, tak, że. O, tak sobie obróciłem. Został. Będzie dobrze, będzie dobrze. Może być też tak, kochani, że was po pewnym czasie nie będzie już tarot ciągnął. Może to jest znak, żeby na przykład pójść w karty cygańskie, karty klasyczne, mm, karty wyroczni. Może nawet same słuchajcie, anioły. No właśnie. Musicie sobie skarbeczki sami zadać pytania. Co tak naprawdę chcesz? Bo moim zdaniem każdy może sobie wziąć przetasować karty. Wybrać. Jeżeli jesteś mężatką, wybierasz prawą, jeżeli jesteś singielką, wybierasz lewą, czasem zdanie są podzielone. Przepraszam, jeśli jesteś po rozwodzie, możesz nadal prawą ręką, bądź jak się dogadasz z kartami i wybierasz sobie kartę. Możesz sobie zrobić ją jako kartę dnia, bądź odpowiedź na twoje pytanie, które wcześniej zadałaś. Jeżeli nie wiesz. Jaką chcesz talię? Która ma być ta pierwsza? Czy jakaś oryginalna, czy jakaś duża, czy może coś mniejszego? To ja Wam proponuję to, co ja zrobiłam. I robię do dzisiaj. Oglądam filmik albo gdzieś wpadnie mi wygląd karty. I strasznie mi się ona spodoba. Ale ja mam coś takiego, kochani, że ja ją muszę dotknąć i wiedzieć, czy ona idzie ze mną, czy ja ją odkładam. Są karty, które są chropowate, szorstkie i ja ich nie chcę. One mnie odpychają. Ja lubię na przykład laminowane, takie wiecie, żeby nie, nie zginały się, żeby szybko się nie niszczyły. Bardzo dużo też dla mnie skarby zależy od wyglądu. I na tą talię chorowałam kilka lat, bo ona jest bardzo droga. I zobaczyłam najpierw rewers. I się przyglądałam, że tu motylek, tutaj ślimak, tu kwiaty, tu jakaś kobieta, tu też kobieta w sumie, z której strony, by na to nie popatrzeć. I jak zobaczyłam te obrazki, i jak zobaczyłam te karty, to ja bardzo długo odkładałam, żeby je wreszcie mieć. I je mam na specjalne okazje. Są niesamowite. Przyciągają mocno. Jak widzicie, ja mam tych tali bardzo, bardzo dużo. To, co widzicie tutaj, to jest nic. To jest jedna dziesiąta tego, co mam. Bo. No, potem to jest tak. Podobno jak z tatuażem. Nie mam tatuażu, to nie wiem, że jak zrobisz jeden, musisz zrobić drugi. I tak jest z kartami. Kupisz jedne, kupujesz drugie. Jedne zachwycają cię tym, że autor, który je tworzy, one do ciebie przemawiają same. Nie musisz czytać książki, bo czytasz z kart jak z nud. Wiele z was mi tak pisze, pani czyta z kart jak z nud. Tak. Ja w życiu przeczytałam, Przysięgam Wam w tej chwili dwie książki i to dopiero niedawno. Jestem z Darem, więc yy, skąd to wiem? Mam przekazane. Przeczytałam te książki, ponieważ wypada przeczytać, tak sobie pomyślałam. Każda talia jest inna. Dlatego, jeśli macie ochotę, może podejdźcie do księgarni. Do sklepu ezotorycznego. Niech ta pani Wam da tą talię do ręki. Zobaczcie, czy te obrazy czy chcecie tłumaczenie polskie, czy chcecie po angielsku, bo, bo wiele też jest kart, które są w języku tak jak te, są typowo po angielsku. Tarot Grand Deluxe też jest po angielsku. Tutaj pisze Full, czyli głupiec. Magikan, czyli mag. One są tutaj owszem ponumerowane, ale z tymi angielskimi nazwami trzeba by było się zaprzyjaźnić, zapoznać. Musisz wiedzieć, czy wolisz polską wersję językową, wolisz do tego książeczkę. Powiem Wam, raz są książeczki duże, raz są małe. Tutaj mamy ten pozłacany tarot królewski, i książeczka jest malutka. Są, owszem, obrazy karty i od razu wytłumaczenie, co ona oznacza. Jeżeli chcecie większy format kart, no to, kochani, trzeba się rozejrzeć popytać, poczytać, zapytać. Tutaj akurat mam książkę z boskiego tarota na. na na biurku, bo ona jest taka duża. Może ktoś woli o taki obraz. I, I wiecie, jedni wolą małą wersję, a inni wolą dużą książkę, bo ona bardzo bardziej do nich na przykład przemawia. Także. Ym, odpowiedź moja na Wasze pytania. Czy każdy się nadaje? Tak. Ym, bardzo dużo osób z mojej Facebookowej grupy Karty na Miłość ma karty, bo robimy kartę dnia. Robimy z tarota i robimy, kochani, z kart anielskich. Jeżeli do ciebie tarot nie przemawia, a chcesz mieć karty, no to zacznij na przykład od Aniołków i lasuj sobie przesłanie dziennie z karty. Może też przyciągnąć cię, słuchaj, moja droga, czy mój drogi, karty wyroczni. To są też piękne, mądre karty, ale tutaj mamy wytłumaczenie w książce, jakie jest podstawowe znaczenie, jakie jest przesłanie, jeśli chodzi o relacje i związki, co ona oznacza, jeśli o pomyślność i przesłanie ochronne danej karty. To jest, kochani, ta wersja. I tak ona wygląda. Tu jest numer karty, myśliciel. Opis jest zawsze na dole. Tu jest karta numer 36, ta na krawędzi. Widzicie? No. Tak one wyglądają. Może, może takie karty do, do ciebie mają przemówić. Może potrzebujesz inną wyrocznię. Jest ich tak dużo na rynku, kochani. Ostatnio ja sobie kupiłam to, pamiętacie? Nie otwieraj się. Aniołowie i przodkowie też takie karty wyroczni. Przepiękne, przepiękne. Każde z nich o czymś mówią. Każde jedne. Dla początkujących możecie też wybrać, może i te kochani, bo tu mamy łatwy opis i po polsku i znak zodiaku, tak samo w tarocie snu, patrzcie, tak samo mamy po polsku 9 buław, Znak Zodiaku, który odpowiada dziewiątce buław, to jest strzelec. Nie wiem, czy jest ostrość. O, jest ostrość. Tu jest strzelec w tym rogu. Tutaj mamy kartę księżyca, więc i mamy planetę. No słuchajcie, tu są świetnie. Tutaj na przykład jest dwójka buław, jest opisane dwa. Dwie buławy. Piękna karta, a jeżeli ktoś nie zapamięta, to tu jest ściąga, że należy ona do żywiołu Barana. Także są też karty w wersji angielskiej, tak? W której jest tylko napisane, jaka to jest karta. Mamy Eremitę, dziewiątą kartę. Jeśli chodzi o małe Arkana, no. Tak one wyglądają. P jak paś, Swords jak miecze. Nie jest trudno, kochani, z tym językiem angielski. On jest, moim zdaniem, bardzo przystępny. Bardzo. Ja bym tutaj skarby nie bała się na waszym miejscu. Jeżeli tylko Cię ciągnie, jeżeli lubisz oglądać programy ezoteryczne, jeżeli lubisz, nawet może masz w domu jakieś karty. Ja na przykład czasami siedzę i sobie każdą jedną oczyszczam przed horoskopem, a potem lubię ten moment, kiedy przetasuję i sprawdzam, co mi wyszło i co ta karta oznacza. Jeżeli tylko Was naprawdę skarby moje ciągnie, jeżeli macie tą smykałkę, to ja polecam, żeby sobie taką talię kupić. Czy to aniołki, czy to karty wyroczni, czy sam tarot. Niektórych kart, kochani, niektórych tali nie kupicie, bo ich już nie drukują. Nie drukują an anielskiego tarota, kochani, nie drukują tych aniołków. Już, więc jedyna szansa jest, że możecie sobie od kogoś, prawda, odkupić, jak ktoś sprzedaje. No a jak ktoś ma ochotę, to może i zacząć naukę. Słuchajcie, jeśli nie tarot, to karty cygańskie. Są one malutkie. Książeczka też jest do nich. Mam tu. Mam. Książeczka też jest do nich. Jest taka duża jak, jak ta. Tarot skarbeczki w ogóle. Mm, Powiem Wam, tutaj mamy 78 kart. Tu jest 78 kart. Każda posiada no, wielki szereg znaczeń. Obrazuje każda karta sytuację, więc y, na początek możecie zrobić tak, żeby wylosować sobie kartę, przyglądać się, co ona przedstawia. Spróbować opowiedzieć, co widzicie na tej karcie. Możecie sobie też zapisywać, i następnego dnia możecie sprawdzić, czy to samo powiecie. Mamy arkana duże. I mamy. Mamy tutaj 22 karty. Gdzie one są? 22 karty. I mamy, kochani, arkana małe. Jak już będziemy tak daleko, to wam zrobię też taki filmik, kochani. I Wam powiem co, co wchodzi w skład arkan wielkich, co w skład arkan małych. Pierwsze co przeczytałam, kiedy pojawił się Tarot, to ja doszukałam się, kochani, XV wieku. Wtedy grano po prostu sobie w gry, kartami. Grano w gry. I mm, to była chyba, jak się nie mylę, indyjska talia kart. Ganjifa, dokładnie nazywała się Ganjifa. Było 10 kolorów, one były podzielone na bloki. Potem karty, które miały figury, czyli osoby, tak? Przedstawiające hinduskie bóstwa, tak? No, potem, wiadomo, z biegiem czasu stawał się tarot bardziej popularny. Mogę Wam też zrobić kiedyś filmik o historii, o, jak, o pochodzeniu, o, o korzeniach tarota, jak najbardziej. Mamy tutaj, kochani, też. Mm, było też takie pytanie, muszę to Wam powiedzieć, czy robić dla siebie, i czy mogę od razu stawiać komuś? I ja bym tutaj komuś była ostrożna, bo to są lata, kiedy opanujesz łączenie kart. Co dwie karty oznaczają? Rozkłady, bo są rozkłady odpowiednie, która karta na której pozycji, tak jak u mnie widzicie, oznacza coś innego. Jeśli rozkładacie komuś, to bardziej, kochani, na zasadzie, że bierzesz, losujesz i wybierz sobie karty. Byłabym daleka na początku od stawiania komuś, raczej sobie, i żebyście zobaczyli, czy, czy wam to odpowiada. Jeżeli robicie to dla pieniędzy w celu zarobkowym, jak Wam kiedyś opowiadałam, a to chyba na mojej grupie Facebookowej Wam opowiadam, jak to 14 latka zarabia na kartach. Kupiła sobie w Chinach karty. I dosłownie cytuję, na nich można nieźle zarobić. Mhm. I wiele z Was, jak zwraca się do mnie, mówi, że powinnam zrobić tak jak one za 10, 20-30 zł. Tylko, że te dziewczynki mają 14 lat i one się uczą, a w zasadzie zarabiają. Raz się im uda, raz się im nie uda. Także uważajcie też, kochani, bo jeżeli nastawicie się na to, że robicie to dla pieniędzy, to szybko te karty mogą się odwrócić przeciwko Wam. Czyli. A nie będę o tym dzisiaj mówić. O przykrych rzeczach dzisiaj nie mówimy. Także, kochani, wybór talii, zobaczyć, jakie są na rynku, która Wam się podoba. Czy to nazwa Was przyciągnie, tarot światła cienia, złoty tarot, pozłacany tarot, boski tarot, czy entachment tarot, czy to ma być polski, zagraniczny. To, co Was przyciąga. A najlepiej, kochani, jak się nie umiecie zdecydować, podejść do sklepu, dotknąć. I ja Wam powiem, że pierwszy moj, mój tarot to kupiony był w ogóle na poczcie. To był tarot pana Witolda Suligi. I śmiać mi się chciało, bo ta pani mówi: No niech pani weźmie, bo nas rozliczają ze sprzedaży. A ja sobie myślę tak. Cały czas e, bawię się. Kartami cygańskimi, cały czas z nimi wróżę, a ona mi wciska tarota. I powiem Wam, że dzięki tej Pani z okienka, z poczty, to poszło tak, że mam już dzisiaj setki talii, setki. Jeżeli ktoś mnie spyta, ile mam tali, za Chiny nie wiem. Wiem tylko, że nie mam miejsca na rzeczy. Wiem, że po prostu jak się pojawia nowa talia, a czasami jest tak, że to jest impuls. To już wiem, że ona musi być. Także, kochani, wiele z Was na początek niech kupi taką talię, żeby było je wam jak najłatwiej bądź taka, która Was przyciągnie wzrokiem. Bardzo wiele kart naprawdę mają piękne ilustracje. Piękne. Mimo tego, że mogą być straszne to ten, ten obraz jest po prostu niesamowity. E, także zauważcie, co Was będzie przyciągać, czy rewers, czy talia, czy wygląd, czy po prostu sama nazwa może wpadnie w oko i, i będziecie wiedzieć, czy też ktoś Wam z jakiejś talii powróży i, i zobaczycie tą kartę i stwierdzicie, ja bym chciała mieć właśnie taką talię. Słuchajcie wiele, jeżeli kupujecie karty bez książek, bo i takie się znajdują na rynku, tak? Ale bardziej to są te wersji, wersji kochani, anglojęzycznej, słuchajcie w internecie i możecie bardzo dużo poczytać o, o tym, ale także możecie kupić same książki o tarocie. Są też. Możecie też w internecie posłuchać filmików, ale dla mnie to co chciałam wam powiedzieć, najważniejsza jest intuicja. Ja się kierowałam intuicją. Ja nie wiem, co to znaczy nauczyć się karty, co to znaczy dwójka buław i wykuć to na pamięć. Ja tego nie wiem, bo ja tego nigdy nie robiłam. Ja po prostu siadłam i zaczęłam ten szereg kart odczytywać jako historię, bo ja mi się te obrazy pojawiają przed oczami w głowie i na przykład, jak zrobię wam horoskop, ja swojego nie pamiętam. Nie pamiętam, bo to, co powiedziałam w tym momencie, ja widzę te obrazy, ja je tutaj maluję, rysuję i słowami przekazuję. Ja pracuję z intuicją. Niektórzy może będą musieli się uczyć na początku że dwie buławy oznaczają dwie możliwości, dwie drogi. Zresztą każda talia też pokazuje te dwie możliwości, ale są też takie talie dosyć skomplikowane, w których nie widać na pierwszy rzut oka, że tutaj chodzi na przykład o dwójeczkę buław, tak? Przeglądajcie sobie, jak kupicie sobie talie. Przeglądajcie sobie. Tak jak wam powiedziałam. Co widzicie na tej karcie? Co ona przedstawia? Czy ta karta jest radosna, czy jest smutna, czy jest jasna, czy ciemna? Ile osób widzicie? Na te szczegóły zwracajcie uwagę, jak kwiatki, motyle, ten aniołek, który tutaj jest, to jest akurat karta kochanków i w tej talii przedstawia osobę, która ma nie tylko dziewczynę, ale jest też mami synkiem, bądź też ma żonę. Także w innych taliach ta, ta karta będzie oznaczała, kochani, tak jak na przykład tutaj w tarocie Grand Deluxe, tutaj nie ma kochanku, w karcie kochanków trzech osób. Tu w tej tali mamy dwie, mamy tylko mężczyznę i kobietę. No właśnie. Dlatego będziecie musieli dokładnie oglądać sobie talie, bo to, że wykujecie na pamięć o danej karcie, a ona tego nie pokaże, bo na obrazku tego nie będzie. Także tutaj jest taki myk ukryty. Bardzo często też, jak ja oglądam na YouTube. Inne, właśnie, czytania, to widzę dużo pomyłek, bardzo to wyłapuje, bardzo jak z danej talii kart osoba opowiada coś innego niż jest na talii. Akurat ten autor miał to na myśli nie to, co oznacza ta karta, i tu można się przejechać. Skarbeczki, padło też pytanie. Sylwia, czy w sobotę, niedzielę, święta stawiasz karty? I powiem tak, dla każdego to jest indywidualnie, bo znam osoby zajmujące się wróżeniem, które nie widzą problemu w tym, żeby w niedzielę i święta kłaść karty. Ja Wam powiem tak: niedziela dla mnie jest dniem świętym, bo już abstrahując od tego, czy ktoś chodzi do kościoła, wierzy w Boga, nie wierzy, nie. Ja potrzebuję ten jeden dzień na odpoczynek, na spokój, na to, żeby nawet i oczyścić. Ja bardzo często oczyszczam kartę nad świecą, szałwią. Mamy szałwię? Mamy szałwię białą. To jest szałwia biała, tak wygląda. Kadzidełka. U mnie, u mnie tych kadzidełek jest po prostu zawsze multum po prawej, po, po lepiej. Teraz akurat Paulo Santo pale. Także y, powiem tak, y, nie stawiam w niedzielę, po prostu się tak umówiłam, powiedziałam im, że wy odpoczywacie i ja też. Y jako piątka numerologiczna lubię zmiany, więc bardzo często tutaj coś zmieniam, jakiś wystrój, coś dokupuję, coś zmieniam i na to mam tą niedzielę. A święta uważam, że są tylko i wyłącznie dla mojej rodziny. Owszem, jeżeli to jest rodzina, kochani, i tam się coś dzieje i słuchaj, bo musisz pomóż, to wiecie co wtedy ja wyczuwam, ale to Wam powiem naprawdę. Czasami jest tak. Że przychodzi ktoś ważny w naszym życiu i nie mam obiekcji, żeby mu w tą niedzielę czy w święta nie postawić kart. Czuję, że muszę. Ale miałam też taką sytuację, że przyszła koleżanka, która w młodości nie była zbyt miłą osobą dla mnie, dała mi dużo popalić, dużo kłamstwa mówiła na mój temat. I jej powiedziałam, że niestety nie czuję energetycznie, że mogę dzisiaj postawić karty. Przyjdź za tydzień. Musicie też, kochani, wyczuwać, komu te karty możesz postawić? Jeżeli kogoś nie lubisz, jeżeli ktoś ci coś zrobił w życiu, zawsze wyczujesz, że nawet jak Będziesz stawiać sobie karty, to zobaczysz, że będzie ci się je. Mnie na przykład bardzo ciężko się je taksuje. Nie chce mi się tasować. Tak jakby coś mi blokowało. Jakby palec nie chciał odskoczyć, słuchajcie. To jest, To jest może dziwne, co teraz powiem, ale ja nie umiem, nie chcę. Po prostu czuję wewnętrznie, taki głos wewnętrzny mi mówi nie. To wy macie skarby moje decydować. Kiedy chcecie kłaść karty? Czy to jest tylko w poniedziałek, czy na przykład poniedziałek, środa, piątek, czy codziennie rano, czy wieczorem przed snem? Od Was zależy. To wy się umawiacie z kartami, to wy im nadajecie sens. Bardzo dużo powinniście je oglądać, bardzo dużo powinniście z nimi rozmawiać. Wiele z Was też pyta mnie, co ja sądzę na temat stawiania sobie kart. I powiem tak. To jest moja ulubiona talia, tarot snów. To jest ta talia. Teraz Wam ją pokażę. Tak wygląda. I powiem Wam tak. Jeśli to jest takie krótkie pytanie. Czy jechać dzisiaj samochodem, to sobie postawię. Biorę jedną, dwie trzy karty w zależności jak się umawiam i już wiem, co oznacza, czy tak czy nie. Jeżeli to jest pytanie typu, czy otworzyć firmę, czy w tym czasie mi się to będzie opłacać, czy um, czy przyniesie odpowiedni dochód, czy ja będę mieć problemy, jeżeli to jest... Taki rozkład, ale na bardzo, bardzo duży rozkład, gdzie jest dużo kart, gdzie zawiłe są te pytania, nigdy tego nie robię. Nigdy taką nie, nie robię, bo sobie odczytam pozytywnie i nie zauważę łączenia kart, gdzie tam jest jakiś niuans i może, może być coś ukryte. Dlatego, jeśli chodzi o skomplikowane pytania, nie stawiam sobie. Nie. Są od tego inne też mądre głowy, którym ufam. I uważam, że każdy z nas, jeżeli nie jest pewny, nawet swojego rozkładu, powinien zapytać inną osobę. I tak to jest w życiu, kochani, że za to, że ktoś nam powróży, postawi karty, czy to nawet jedną kartę, jedna odpowiedź powinna być wymiana energii. Za karty. Daj złotówkę, daj 10 złotych, daj worek ziemniaków. Musi coś być. Bardzo często jest tak, teraz widzę, że za darmo powróżę 10 osobom. Och, tak oglądam na Facebooku. Żadna z tych osób nie jest wróżką. Ja się kartami zajmuję ponad 25 lat, a te karty mam już 30. 30 lat na nie patrzę, 30 lat nie mi stawiam. Więc yy, jest porównanie między osobą, która ma praktykę, a osobą, która się uczy na was. A ucząc na was mam na myśli to, że wchodzi w waszą energetykę i narobi wam syfu. I wiele pań robi wasze oczyszczania i ja słyszę co mówi. Jak wam się wali? Jakie są kłopoty ze zdrowiem, z dziećmi, z pracą? Wszystko się wali. Moje skarbeczki, nie będę wam tutaj opowiadać o kwestii, bo jest też coś takiego, że ktoś mnie zapytał no ale ty chodzisz do kościoła. I dziewczyna, która mi ostatnio sprzedała właśnie ten złoty tarot. I ten, tak, i anielski, bo jego też nie drukują. Tak, to, to od Marzenki. Mam, Marzenko, bardzo Ci dziękuję, jeśli mnie oglądasz. Jego już nie drukują. Widzicie, czwórka powietrza, jest tutaj też krótki opis. Um, no tak, chodzę do kościoła, wierzę w Boga. A tym bardziej, jak umarła w styczniu moja mama, to jeszcze bardziej więcej się modlę. Ale to nie przeszkodziło mi w tym, żeby przepowiadać przyszłość. Jeżeli to czuję, jeżeli to widzę, to czuję się. Niejako osobą, która jest upoważniona. Kiedy nie stawiam kart? Kiedy mam okres. Bo to jest aż, aż mam gęsią skórkę, ale to kochani, jest magia krwi, tak? Kościół nie lubi tarota. Dlaczego nie lubi tarota? Bo słuchajcie, zaraz Wam coś pokażę. Bo oni uważają, że my jesteśmy, mamy kontakt z diabłem. A nie ma nic bardziej bzdurnego. To nie jest żaden kontakt z diabłem, tylko karta diabła oznacza osobę z nałogami, osobę z wysokim ego, osobę, która tylko jej zależy na um, intymności, na tej magii seksualnej, a nie na uczuciach. To jest osoba, która Dąży do władzy po trupach. Także karty tarota nie mają nic wspólnego. Tam występuje karta diabeł, ale to jest tylko tyle. Nawet królowie przecież korzystali z kart tarota. Jeśli chodzi o Kościół, nie będę się wypowiadać. Ja wierzę, ja chodzę. Modlę się codziennie. Codziennie. Ale nie przeszkadza mi to, żeby. No, już zamówiłam kolejną talię, więc w przyszłym tygodniu już przyjdzie nowa talia. Właśnie dzięki Wam, dzięki temu, że jesteście. Hmm. Dlatego o tarocie i kościele to może, może dzisiaj tyle. Tym bardziej, że wiecie, no, jedni wierzą w kościół, inni nie wierzą w tą instytucję. Jedni wierzą w Boga, inni nie wierzą w Boga. Nie będę tego tematu y, poruszać. To wy macie, kochani, wiedzieć, kiedy chcecie karty robić. Rano, wieczorem, w nocy, jak macie ochotę. Wracając jeszcze, dlaczego przy okresie? Nie? Dlatego, że ja na przykład osobiście bardzo źle się czuję. I jak nam się nie chce, mamy zły humor, też możemy odczytać źle karty, kochani. To jest. Y to jest dla mnie też taki sygnał, że mm, dzisiaj karty tarota nie, ale jeśli chodzi o aniołki, to zawsze, zawsze. Zresztą widzicie aniołki na, na mojej facebookowej grupie karty na miłość, że tam macie raz karty tarota, raz aniołki. Ja uważam, że w czasie okresu kobieta stawiająca karty, nie powinna tego robić, bo tu już wchodzimy, kochani, do magii krwi. Ja uważam, że jeżeli ktoś robi rytuał, a ma wtedy cykl, ma wtedy okres, także jest szansa, kochani, że ten rytuał się uda. Ale e, ja, jeśli chodzi o. Mm, o to, żeby komuś postawić coś tarota. Przyjdzie klientka, jedna, druga, czy, czy poprosicie pisemnie. Wolę przełożyć na drugi dzień, za dwa dni. Wiele osób mówi, o, bo muszę czekać. Tylko sobie nie zdajecie sprawy, że ja nie chcę ingerować w czarną magię. To jest czarna magia, kochani. Wtedy. Niechcący możemy zaprojektować zupełnie inny obraz rzeczywistości niż jest. I możemy wam narobić Bałaganu, ale wiele wiele wróżek się te nie przejmuje i nie stosuje tego. Tak samo, kochane, jeżeli mamy grypę, jeżeli jesteśmy chorzy, czujemy się słabo, no każdy z nas ma różny dzień. Ja rano wstałam, była pełna wigoru. W tej chwili pada deszcz, jest ciemno i już jestem do D <ścoughs> i kart nie stawiam. I sobie pomyślałam, że nagram wam odcinek. Bo nie będę tworzyć, muszę Wam coś przekazać. Ja czułam to od rana, że ja wreszcie dzisiaj muszę Wam przekazać o tych kartach. Nie robić klientkom sesję, nie robić Wam żadnych, wybierz grupę, wybierz opcję. Ja wiedziałam, że ja muszę Wam coś powiedzieć na temat tarota. Czułam to od rana. Jeszcze kochani, teraz mi przyszło do głowy. Jeżeli um, czujesz, że kupiłaś karty Tarota, tak? I one cię odrzucają. Nie wiesz czemu? Nie możesz. Masz ochotę, ale nie możesz, takie wiecie, tak a tak. Jest to znak, kochani, że jak nie tarot, to może inne karty, karty klasyczne, karty cygańskie, karty anielskie, wyrocznie. Nie bójcie się, jeżeli was odrzuca, to może na pewien czas, na rok, miesiąc odłożyć, schować, zamknąć. Czy przyjmować karty, jeżeli ktoś daruje? To słuchajcie, jest największy prezent dla mnie, jeżeli ktoś mi daruje karty, bo wiele z was, tak jak mówię, jeżeli nie macie pieniędzy, możecie mi kupić karty. Ja bardzo chętnie. I to jest dla mnie, to jest największa zapłata, otrzymując karty, które ja chcę, ja kocham. Ja mam tak dużo kart, kochani, że ja nie jestem, nie jestem w stanie powiedzieć, która jest moja ulubiona talia, z których. Po prostu, jak zasiadam do czytań tygodniowych, ja wiem, że ja muszę wziąć te, ja muszę wziąć te. U mnie to idzie automatycznie. Ja je widzę już przed oczami, które tutaj karty będą leżały na stole. I tak jak mówię, na początek zacznijcie od książek o tarocie. Zacznijcie od. Um, w internecie też jest bardzo, bardzo dużo, kochani. Um, książek książek wiadomości możecie sobie pobrać w pdf-ie i zrobić własną książkę i tak jak mówię jeśli chodzi o karty te dodatkowe dopowiadające czy to w wersji angielskiej czy to w wersji polskiej kochani można zacząć właśnie od takich kart i zobaczycie że wasza droga z kartami na pewno będzie zupełnie inna. Znacie te karty, bo nieraz wam je losuję. Ja wam powiem, tak zaraziłam kartami świętej pamięci mojej mamy, że miała chyba wszystkie talie co ja. Teraz już zaraziłam moją psią netko Pozdrawiam cię serdecznie. Także, kochani, tych kart jest tak dużo na rynku i to nie są drogie. To jest między 30 i 50 zł. Zobaczcie, jakie piękne wykonanie. I jest opis karty, także nie trzeba myśleć, co ta karta oznacza. Może właśnie zacząć od takich. Jeżeli macie pytania, piszcie do mnie. Ja na Facebooku zawsze Wam odpowiadam, wysyłam Wam zdjęcia moich kart, wskazuję Wam miejsca, gdzie można kupić. Czy to ślimaczki nasze, kochane? Mamy to ślimaczki. Czekajcie, muszę się wychylić. No mamy. Czy to kochani te malutkie ślimaczki, które są takie radosne i na początek dnia możecie sobie wylosować kartę, na no wszystko jest właściwy czas? I słuchajcie, chyba tak. Musicie to poczuć. A jeżeli czujecie, jesteście u mnie na kanale, to ja właśnie wyczułam, że jest tutaj osoba jedna, druga, może trzy i więcej, które kochają tarota, które kochają karty i nie wiedzą od czego zacząć. Piszcie, ja Wam na pewno pomogę. Dajcie mi znać, czy ten filmik był pomocny. Oczywiście jak widzicie, pali się świeca. Ja zawsze przy kartach, jak stawiam karty, zapalam świecę. Mam też bardzo dużo kamieni, które wspierają. Przeważnie Kryształ górski, nie wiem, czy widzicie zawsze leży na talii, żeby się karty energetyzowały. Łączyły kadzidełka czy też szałwią. Oczyszczam. Chyba wam wszystko powiedziałam, co? jeżeli coś mi się przypomni kochani, albo wy ma, może macie jakiś pomysł na, na filmik o, o kartach no to skarby tak, piszcie, dzwoncie, ja wam pomogę, ja nie wiem która jest, znaczy moja pierwsza to był ta rocnowta jak wam mówiłam, ale jest tyle pięknych wydań jest tyle pięknych kart, że no naprawdę jest trudno, ja mam jeszcze kilka półek w kartach tu tylko wyciągnęłam tyle, co się zmieściło. Tu jest ten złoty tarot, który odkupiłam. Też piękne wydanie, proszę zobaczyć. No, teraz już będziecie wiedzieć. A, i tutaj jest jeszcze. Też na niego rok, bo nie miałam pieniędzy, rok, mistyczny tarot marzyciela, rok. Na niego polowałam, aż sobie kupiłam, dlatego że ja uwielbiam kolor blado różowy i pudełko jest blado różowe, tu jest książeczka i e, uwielbiam jak karty mają złote brzegi jak są laminowane bardzo i powiem wam, że o arcykapłanka cudnie. One po prostu y, są tak jakby w 3D, kochani, i ja potrafię znaleźć szczegół, który jest tam malutko, głęboko ukryty, w tej talii. No i proszę, tutaj też y, karta kochanków, o której mówiliśmy wcześniej. Tu mamy dwie osoby, prawda? Czyli tutaj mamy zakochanie, tutaj nie mamy zdrady, nie mamy trzech osób. Każda talia jest inna. No słuchajcie. Y, Dziękuję Wam bardzo, że wysłuchaliście moich wypocin. Mam nadzieję, że pomogłam Wam, przynajmniej w większości pomogłam. To jest tarot archetypowy, to jest ten, który jest po polsku, który Wam też wskazuje żywioł, jaki tu jest, czyli czwórka kielichów, żywioł wody, dziesiątka kielichów, żywioł wody. Karta mocy, czyli inaczej siły, i mamy tutaj, kochani, kartę zaznaczoną, że to należy do lwa. Także no jest bardzo, bardzo dużo talii. Jeżeli mogę pomóc takim filmem, piszcie, jeżeli macie ochotę, to ja bardzo chętnie Wam znowu coś wytłumaczę. No a za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Będzie mi miło, jeżeli zostawicie lajka zostawicie dwa zdania, dwa wyrazy, kwiatuszek, serduszko w komentarzu. A jeżeli nie subskrybowaliście jeszcze kanału, no to zachęcam do subskrypcji. Możecie też udostępnić filmik. Niech idzie w świat. Niech jak najwięcej osób dowie się, że może, że ma szansę, że może właśnie powinien stawiać tarota. Buziaki, aniołki. papa. Pa.